Witam wszystkich. Chciałem zaprezentować taką fajną rzecz, którą całkiem przypadkiem znalazłem na Allegro. Jest to zewnętrzny moduł Bluetooth. O. I to jest, tutaj kupiłem akurat wersję taką z mikrofonem. Nie wiem, czy mi to będzie potrzebne, ale z drugiej strony była 8 zł droższa. Mikrofon zawsze się przyda, można nawet do telefonu go podpiąć. Więc tak zwany krawatowy mikrofon na pewno się przyda. Jakby ktoś właśnie nie miał zestawu głośno mówiącego w samochodzie, no to taki mikrofon gdzieś sobie trzeba będzie na desce zamontować, żeby właśnie do rozmów go używać. Tutaj jest właśnie moduł Bluetooth. Mamy dwa wyjścia tak zwane chinchowe. Chyba chinchowe się nazywają. Tutaj jest jedno wyjście jack i złącza zasilające. Czyli ten moduł Bluetooth trzeba mu zapewnić zewnętrzne zasilanie. Ja się już tutaj przygotowałem. Będzie mierniczek, jakaś wtyczka z kablem. Na razie będzie tak, na tak zwanego druta, żeby zobaczyć, czy to będzie działało w ogóle. I pod zapalniczkę. Jak będzie działało, no to wtedy się zrobi oryginalne zasilanie. Akurat mam tutaj po przeróbce z nawigacją moduły takie właśnie te chinchowe. Oryginalnie tutaj nie było jacka i prawdopodobnie też go nie ma, nigdzie go nie widziałem. W starym radiu, tym chyba RD4 się nazywało, z pomarańczowym wyświetlaczem, no to z tyłu była ta kostka, która się wpinało w kostkę głośników i można było sobie AUXa wyprowadzić, no to wtedy było dużo łatwiej. Ale po zmianie tego nie miałem już tej kostki, tylko zostały mi te chinche, także będę podłączał to w tamtym miejscu. Na razie będę musiał zrobić przyłącza elektryczne na druta. No i elegancko. Statyw przypiąłem do kierownicy, będzie wszystko powinno być ładnie, elegancko widać. Najpierw sobie znajdę plusa. Nigdy nie wiem, który to w przyłączu zapalniczki jest plus. Chyba środkowy, ale jak kabel jest przezroczysty, to nie wiem, czy czarny, czy biały. A nie są jednakowe. Cóż to za dziwne napięcie? Tu mierzę swoje napięcie nerwowe, czy napięcie akumulatora. Kluczyk. Może kluczyk trzeba. Nie wiem. O co chodzi? Dobra, użyję drugiego gniazda. Nie wiem. Może ta wtyczka jest za krótka i nie dochodzi do końca. Dobra. Cyk. O, proszę bardzo. Tu jest napięcie. Czyli plus jest na tym miedzianym. W ogóle jaka dziwna sprawa. Tu jest miedziany, a tu jest miedziany srebrny. W jednym kablu. Dobra, czyli pomarańczowy jest plusem. A, może ktoś nie wie dlaczego. Jak nie ma minusa z przodu, to znaczy, że ustawiliśmy plus do plusa i minus do minusa. Licznik ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem, przed zmianą polaryzacji. Jakbyśmy to zamienili, to byśmy mieli minusa z przodu. Czyli wtedy musimy sobie obrócić. Czyli jak nie ma minusa, to ustawiliśmy dobrze i plus jest czerwony. Ale na pewno wiecie, wszystko jasne. Dobra. Podłączę napięcie. Ząbki najlepsze do ściągania izolacji. Dobra. Na razie będzie skręteczka. Aż tak profesjonalny nie będę, żeby to lutować do testów. Także sorry. Ale zaizoluję, żeby tu się nie iskrzyło, żeby się dziury w tapicerce nie powypalały. O proszę. A, pięknie. Pięknie to zrobiłeś. Jest gitar. I teraz drugi. Ok, teraz zanim go jeszcze będę podłączał zanim go będę podłączał pod radio, to sprawdzę, czy go w ogóle telefon wykrywa. Także moment. Ok. Dobra, podłączam. Cyk. Nic się nie pali. Dobra, szukamy go. Bluetooth. Czyżby to był ten IRUI? Pewnie tak. Powiązać, ok. No, połączył się. Kurde, ale super. No to co? Podłączamy go do audio. No dobra, tylko teraz źródło. Och, to co uwielbiam najbardziej, oszczędzanie energii. Jak mnie to denerwuje w tych C5. Podobno można to wyłączyć, no, ale z drugiej strony dobra opcja, bo jak sobie zostawisz coś włączonego, no to jednak się po godzinie wszystko wyłączy. Ok, mamy włączone. Weźmy jakie tam źródło. Aux. Spróbujemy coś ich puścić. Chciałem tu znaleźć specjalną muzykę niechronioną prawem autorskim, że działa. Spoko. Zobaczmy jeszcze, jak będzie działało na rozmowę. O nie! No, działa. No i wtedy, jak ktoś by nie miał mikrofonu, a chciałby używać jeszcze to do rozmów głośno mówiących, to mikrofon krawatowy sobie przypina do tamtego jacka. No i zamontować sobie go gdzieś tutaj, nie wiem, przy kierownicy albo gdzieś ładnie poprowadzić słupkiem i nawet przy lusterku. No i super. Wybierz numer ponownie. Tytułem podsumowania powiem tylko, że jestem całkiem miło zaskoczony. Moduł łączy się z Bluetoothem dość szybko, jak zresztą widzieliście na filmie. Parowanie nie trwa jakoś miliony godzin. Poza tym jest to dobra inwestycja. Według mnie lepsza niż transmitery, mimo że transmiter może parę lat temu jakoś fajnie wyglądał, bo to fajny wyświetlacz, coś tam się ruszało, coś tam mogłeś zrobić. Ale teraz każdy raczej chciałby pewnego rodzaju minimalizacji, żeby tego jak najmniej było gdzieś naczepiane, nawieszane i mieć bezpośredni dostęp do tego z poziomu czy to telefonu, czy multifunkcji, czy kierownicy. Szczerze mówiąc nie wiem, czy dałoby się to połączyć z multifunkcją, pewnie musiałby być i tak zewnętrzny pilot na Bluetootha, żeby sterował aplikacją bezpośrednio. Ale mimo to myślę, że wydatek 59,99 za to, żebyśmy mieli głośno mówiący w samochodzie i posłuchali sobie chociażby muzyki ze Spotify'a czy z YouTube'a, to myślę, że warte swojej ceny. Czynność, jak widzieliście, jest bardzo prosta. Myślę, że w 30 minut każdy jest w stanie sobie takie coś zamontować. Jakieś napięcie znaleźć, czy to w zapalniczce, czy w schowku, chociażby w podświetleniu schowka, prawda? Także myślę, że to nie jest jakiś duży problem i duże wyzwanie. Cóż, polecam. Miłego dzionka.